ArtNet. Najszybszy w Zambrowie. Przyspieszamy internet aż do 650 megabitów na sekundę. Celujemy w niskie ceny. Zambrów, ulica Bema 2B, telefon 86,74. Dla nowych klientów abonamenty do końca wakacji gratis. Sprawdź nas. Serdecznie witam wszystkie media na kolejnej konferencji prasowej burmistrza miasta Zambrów. Witam serdecznie. Program konferencji dzisiejszej Państwo otrzymali w załączeniu do dzisiejszego spotkania. Proponuję konwencję tak jak zwykle po każdym części umówionej przeze mnie będzie możliwość zadawania pytań, żeby nie wracać do tematu, który będzie kolejny. Czy Państwo mają uwagi do programu dzisiejszej konferencji? Jeśli nie, to będziemy zaczynali. Podstawowym punktem dzisiejszego programu konferencji to jest program rewitalizacji miasta Zambrów. Miasto Zambrów otrzymało dotacje na opracowanie programu rewitalizacji w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przy tym trzeba powiedzieć, że należy tutaj pochwalić Zarząd Województwa Podlaskiego, który przygotował w Regionalnym Programie Operacyjnym taką pozycję, jaką jest rewitalizacja miast, ponieważ w rozdaniu, w perspektywie 2007-2013 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego takiego punktu nie było i miasta nie mogły skorzystać. Dlatego też jest to bardzo ważne, że takie środki i taka pozycja znalazła się w tym perspektywie finansowej, która aktualnie będzie realizowana. Program rewitalizacji wskaże obszar zdegradowany oraz określi kierunki interwencji w jego obszarze i będzie stanowił podstawę do ubiegania się o wsparcie na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Trzeba powiedzieć, że w Regionalnym Programie Operacyjnym w priorytecie Pomoc techniczna znalazło się 3 miliony złotych na dofinansowanie tych opracowania programu rewitalizacji. Maksymalna kwota wnioskowana nie mogła przekroczyć 150 tysięcy złotych. Miasto Zambrów napisało taki projekt, wniosek i zostało uwzględnione na liście rankingowej na dosyć wysokiej, bo czwartej pozycji z kwotą dofinansowania 83 950 zł, z tym, że cały koszt będzie wyglądał, że 93 278 zł, ponieważ 90% to jest dofinansowanie środków unijnych, a 10% to jest wkład własny. Jeśli chodzi o dalsze sprawy, pytanie takie, czym jest rewitalizacja? Takie naukowe stwierdzenie jest to, rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania integrujące, interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki skoncentrowane terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy tego procesu na podstawie gminnego programu rewitalizacji, bo bez tego nie możemy się po prostu obyć. Następna rzecz, co to jest obszar zdegradowany? Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz co najmniej jednego z następujących niżej wymienionych negatywnych zjawisk, jak gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne. Tak wygląda sprawa
o której mówiłem. I teraz diagnoza obszaru zdegradowanego. Ponieważ celem diagnozy jest wskazanie obszaru miasta znajdującego się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych, wyznaczenie obszarów do rewitalizacji. Sposób prowadzenia diagnozy to analiza, w której wykorzystywane będą obiektywne i weryfikowane mierniki metod badawczych dostosowane do lokalnych uwarunkowań i obszar rewitalizacji, tu jest bardzo ważne, nie może być większy niż 20% powierzchni całej gminy i nie może być zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców. Myślę, że sukcesem tej rewitalizacji będzie się opierał przede wszystkim na dokładnych badaniach statystycznych i trafnej postawionej diagnozie. Przechodzimy do partycypacji rewitalizacji. Co to jest ta partycypacja? Jest to po prostu udział mieszkańców w działaniach zbiorowych podejmowanych w społecznościach, do których oni przynależą lub w których żyją na co dzień, świadome i aktywne uczestnictwo mieszkańców we współdecydowaniu w sprawach, które ich dotyczą. I również poznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążenie do spójności planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami. I trzecie, partnerstwo pomiędzy władzą a obywatelami polegającymi na przekazywaniu obywatelom części kompetencji, ale w tym samym odpowiedzialności dotyczącej podejmowania działań. Tak wygląda partycypacja i interesariusze rewitalizacji. Kogo to dotyczy? Przygotowanie i prowadzenie i ocena rewitalizacji musi przebiegać w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez prowadzenie konsultacji społecznych. Tymi interesariuszami będą przede wszystkim mieszkańcy miasta, mieszkańcy następnie obszarów objętych rewitalizacją, podmioty zarządzające nieruchomościami, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne. I żeby to miało swój sens, został przygotowany program rewitalizacji, który jest zapisany punkt po punkcie i tak dzisiejsza konferencja prasowa rozpoczyna całą działalność tego programu. Następnie do 16 grudnia będzie powołany zespół do spraw rewitalizacji. Następnie będzie przygotowana diagnoza obszaru rewitalizacji. Będą konsultacje społeczne. Pierwsze będą już w lutym, następnie będą w miesiącu marcu, kwietniu, maju. Będą przeprowadzone ankiety wśród mieszkańców Zamrowa, którzy określą ten obszar rewitalizacji i najistotniejsze, co nas czeka w miesiącu czerwcu, Rada Miasta uchwali program rewitalizacji miasta Zamrów, co życzę wszystkim mieszkańcom, jak również sobie. Trzeba powiedzieć, że po tym programie rewitalizacji na pewno będziemy aplikowali o środki do Regionalnego Programu Operacyjnego. Są tam dosyć znaczące środki. Będziemy chcieli się w latach 2018-2019 sięgnąć po te środki, żeby zurbanizować te tereny miasta Zamrowa, które wykażą w ankietach i w dyskusjach na spotkaniach mieszkańcy Zamrowa. Jeśli Państwo mają pytania dotyczące programu rewitalizacji, to proszę bardzo, będziemy na bieżąco to przekazywali, monitorowali i informowali. Zresztą na spotkanie z mieszkańcami na pewno Państwo też zostaną zaproszeni.
Na razie nie wiemy, w jaki to obszar by wchodził. Na razie trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, to będą zależą mieszkańcy. Jak mieszkańcy? No tak powiem już poza protokołem, że mamy największy problem dotyczący degradacji środowiska i fizycznego, i społecznego, i kulturowego, to obszar dzielnicy Koszary. I to jest taki nasz cel, żeby ewentualnie tym się po prostu zająć. Ponieważ ten obszar rewitalizacji to nie tylko infrastruktura techniczna, przede wszystkim infrastruktura społeczna. Problemy bezrobocia, problemy dotyczące jakichś miejsc, w których mogliby mieszkańcy w jakiś sposób spędzić wolny czas, to samo problemy młodzieży, problemy bezpieczeństwa i tak dalej. Także to jest duży problem społeczny, który chcieliśmy poprzez ten program rozwiązać. Czy w tym temacie... Chciałem również powiedzieć, że nie tylko miasto Zamrów, ponieważ w tym programie, mogę tylko dopowiedzieć, wnioski złożyło dużo samorządów. Uznanie w oczach komisji konkursowej znalazło bodajże, jeśli pamiętam, 43 samorządy z województwa podlaskiego na liczbę 119 gmin. Jeśli nie ma, to przejdziemy do kolejnych tutaj tematów, które chcieliśmy tutaj Państwa zapoznać, zaprosić poprzez Państwa informacje. Przede wszystkim tak, chcemy tu przygotować niespodziankę dla najmłodszych mieszkańców Zambrowa i zaprosić na takie wydarzenie, taki event 6 grudnia, wtorek. Do Zambrowa przyjedzie Święty Mikołaj z elfami i żywymi reniferami. To spotkanie będzie na parkingu przy ulicy Wyszyńskiego przy klubie sportowym Olimpia od godziny 10 do 18. Tam będzie mała przerwa na karmienie zwierząt od 14.40 do 15.00. Zapisy grupowe przyjmuje Biuro Promocji Urzędu Miasta, pozostałe wejście indywidualne bez umawiania. Chciałem powiedzieć, że będziemy chcieli, żeby zorganizowane grupy z naszych jednostek oświatowych, przedszkoli i szkół uczestniczyły w tym. Tam, o ile pamiętam, jest również 200 zdjęć bezpłatnych. Także zapraszamy wszystkich małych, milusińskich mieszkańców Zambrowa z rodzicami, z opiekunami 6 grudnia na parking przy ulicy Wyszyńskiego 8. Chciałem również powiedzieć, że w tym dniu pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury będzie zapraszała dzieci na przedstawienie teatralne z okazji ich święta. Drugą propozycją to jest świąteczna trasa ciężarówek Coca-Cola, która będzie 14 grudnia, dotrze do nas, to jest środa. W Zambrowie będzie również impreza dla dzieci, młodzieży od 15 do 21 na parkingu przy ulicy Wyszyńskiego. Będą atrakcje, będzie 6 tematycznych namiotów, spotkanie, zdjęcia z Mikołajem, personalizacja puszek, wirtualna przejażdżka saniami Świętego Mikołaja, fabryka upominków świątecznych, fotobudka świąteczna, gry i konkursy z nagrodami. Również w tej, jak i wcześniejszej imprezie, evencie będzie również maskotka miasta Zambrowa, z którą też będzie można zrobić zdjęcia. Także serdecznie zapraszamy na te dwa wydarzenia takie mikołajkowe mieszkańców Zambrowa. Jeśli jestem przy głosie, chciałem również serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców Zambrowa na już drugie spotkanie wigilijne z władzami miasta, z burmistrzem miasta. Będzie to 18 grudnia w niedzielę o godzinie 14 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. W programie będzie koncert Jacka Kawalca z zespołem dotyczący okresu świątecznego, degustacja potraw wigilijnych, jak również wspólne kolędowanie. Serdecznie zapraszamy. Ponieważ chciałbym poprzez Państwa
zaprosić na tradycyjne spotkanie burmistrza miasta Zambrów i prezesów spółek miejskich ze spotkaniem z mieszkańcami, które odbędzie się 15 grudnia o godzinie 18 w Miejskim Ośrodku Kultury. Dalsza informacja to zapraszam już dzisiaj na noworoczną konferencję prasową burmistrza miasta Zambrów 13 stycznia na godzinę 10 do sali tutaj 214. Robimy to wcześniej, ponieważ to jest podyktowane problemami związanymi z ewentualną zmianą systemu oświaty w Zambrowie i musimy wyjść naprzeciw tym wymaganiom i dlatego też konferencja będzie o oświacie, ale o całym roku 2017. Następna rzecz, która nas czeka bliżej, harmonogram prac na zbiorniku wodnym. Ponieważ na wiosnę przewidujemy odmulenie naszego zbiornika, który nie był już 5-6 lat i taka wymaga potrzeba czasu, a po drugie chcemy tam na wiosnę zrobić kilka takich inwestycji dla mieszkańców Zambrowa i żeby ten nasz zalew osuszyć, dlatego chcemy opróżnić zbiornik już od przewidujemy 28 do 30 listopada tego roku. Planowane opróżnienie zbiornika z wody będzie trwało, przewidujemy 2 dni. Także prace będą, jak powiedziałem, polegające na odmuleniu zbiornika, będą prowadzone w okresie, mam nadzieję, marzec, kwiecień, maj. Ponowne napuszczenie wody do zbiornika planujemy w miesiącu maju, czerwcu. Chcemy, żeby przed okresem letnim już to było. Tutaj pewna uwaga do mieszkańców Zambrowa, ponieważ ten akwent jest zarybiony, jest dosyć duża ilość ryb. Liczona, jak wędkarze szacują, od 2 do 5 ton ryb jest. Te ryby będzie można z tego akwenu po prostu zabrać bezpłatnie, ponieważ żadne tutaj gospodarstwo rybackie ani koło wędkarskie nie jest zainteresowane tymi rybami, także dodatkowa atrakcja przed świętami, żeby spróbować tego, co mam u siebie w zalewie, ale z tego co wiem, są i duże karpie po 10 kilo, są i szczupaki, są tam tołpygi i różne rodzaje. Zresztą jak spuścimy wodę, wtedy się okaże, co tam naprawdę jest, a później ewentualnie w czerwcu, jak będzie napuszczona woda, napuścimy na nowy narybek, niech tutaj przez 5-6 lat ewentualnie on tam nam żyje i ewentualnie przynosi szczęście wędkarzom. 28, tak? To 28-30. To już będzie coś widać, jeśli chodzi o te ryby? No bo to największa atrakcja. Ryby dopiero po spuszczeniu, bo to będzie system. Ale częściowo już będzie, prawda? Już będzie, zobaczymy. No, nie ukrywajmy, ryba też ma swój jakiś tam móżdżek i myśli nad tym. Nie zawsze da się złapać, jak uciec pójdzie albo w dół, albo w górę rzeki. Także tak to będzie wyglądało. Ale myślę, że będzie można zobaczyć te okazy. Czyli poniedziałek. Poniedziałek, 28 i wtorek, tak, 29. 2 dni. To trzeba przyjechać. Tylko nie ręczę za efekty. No. No po rybę przyjedziemy. Po rybę, dobrze. Po rybę to już się cieszę. I proszę Państwa, ostatni temat to jest, chciałem przypomnieć, że na czerwcowej sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę o zmieniającym sposób nadawania oraz kategorii dorosłej nagrody burmistrza miasta Zambrów, Zambrowskie Żubry. I jest nowe, stare 9 kategorii. Najlepszy reportaż promujący miasto Zambrów, najlepsza fotografia miasta Zambrów, wydarzenie roku, osobowość roku, przedsiębiorca roku, najlepszy nauczyciel, uczeń, sportowiec i Grand Prix publiczności. Dlatego też
Nominacje w zależności od danej kategorii mogą składać radni Rady Miasta, jednostki oświatowe, organizacje pozarządowe, redakcje telewizyjne, radiowe, internetowe, autorzy wykonanych zdjęć, dyrektorzy placówek oświatowych, rady rodziców, rady pedagogiczne, samorządy szkolne, grupa minimum 30 mieszkańców Zambrowa, grupa co najmniej 50 rodziców, dotyczący kategorii tutaj najlepszy nauczyciel. Wybór laureatów. Laureaci poszczególnych kategorii będą wybierani przez mieszkańców i sympatyków Zambrowa podczas 7-dniowego głosowania online na stronie internetowej www.zambrowskiejżubry.pl oraz na talonach dystrybuowanych w różnych częściach miasta Zambrów. Wyjątek jednej kategorii najlepszy uczeń decyzji o przyznawaniu nagrody będzie przyznawała kapituła powołana przez burmistrza miasta Zambrów. Także zapraszamy serdecznie do zgłaszania do 31 grudnia tego roku. Przyznanie nagród, jakie będą zadania tej kapituły, to jest przyznawanie nagród w kategorii najlepszy uczeń, nominowanie przynajmniej dwóch lub podmiotów w poszczególnych kategoriach i podkategoriach na podstawie złożonych wniosków, za wyjątkiem kategorii wydarzenie roku oraz Grand Prix publiczności, minimum 6 nominacji i podejmowanie decyzji o nieprzyznawaniu w danym roku nagrody w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń. I będzie usystematyzowany wzór wniosku. Urząd opracował jednolity dla wszystkich kategorii wzór wniosku, na którym należy przygotować nominację. Taki wzór wniosku prosimy o pobranie na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Zambrów www.zambrów.pl albo bezpośrednio w biurze promocji. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam do składania wniosków. A jest za co? Zambrów wiele się dzieje w 2016 roku, także chciałbym mieć zaszczyt, przyjemność te nagrody wręczyć. A gala będzie 28 lutego o godzinie 16 w Miejskim Ośrodku Kultury.